We're heading into enemy territory on a mission to end the war early. The guys are excited and scared at the same time. I've been attached to the English Airborne for this drop. A U.S. presence was needed, or so my captain tells me. Our mission is simple. Capture and secure the bridge at Arnhem. Intelligence reports say that resistance is going to be light, and we should be able to secure the bridge without much of a fight. After dropping into Normandy, I know better. Okay, listen up. We're a few minutes away from the landing zone. Check your weapons and gear. We're not expecting any resistance at the landing area, but we all know intelligence is worth as much as a wooden nickel. Keep sharp and stay focused. After we land, find your squad and hook up. We'll all meet at the rendezvous point before advancing on the target building. Good luck! Can you believe this thing? It flies like a cow! We could drop from the sky. I hate this thing. Can't wait to get on the ground. You look a little green, Hawkins. Here we go! Get ready! Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Raid na Berlin Oddziały Specjalne. Słuchajcie, kiedyś, jeśli dobrze pamiętacie, mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to zacząłem nagrywać tą grę, aczkolwiek jej nie skończyłem, było to jeszcze stare, przejdźmy razem. Bardzo stare, przejdźmy razem. Jeszcze gdzie dubbingowałem postaci, się w nie wcielałem, a nie po prostu komentowałem. I nie skończyłem tej serii, ale jako z braku laku postanowiłem przejść tą grę. Jako jeszcze mnie chciałem sobie coś pograć w coś o II wojnie światowej, to jeszcze lepiej. No, a gra nie jest długa, więc tym lepiej dla mnie. Otóż, jeśli dobrze widzicie, to jest w ogóle super duper ultra quality. O cóż chodzi? O to chodzi, że jako już nie nagrywam teraz bardzo często, przejdźmy razem, znaczy wy widzicie pewnie, że się praktycznie co 2 dni okazuje, super. Ale ja tak często nie gram. A jakoś często nie gram, to mam okazję do poterania kompa, tudzież czytaj do poużywania programu do renderowania. I to jest ten snajper pewnie. Wreszcie go znalazłem. Jako że stać mnie na 1080p, no to już wiecie, bo nie jedną serię robię w 1080p. Ale jako już ostatnio zacząłem eksperymentować w 60 FPS-ach, no to spoko. Z tym, że Sony Vegas, z którym na przykład robię miesięcznik, troszkę przyciemnia obraz i zmienia kontrast. Zwłaszcza w gameplayach to widać, więc no w kamerach jeszcze ten, przy kamerze to jeszcze tak bardzo nie widać. Ale przy gameplayach już bardzo. Dlatego postanowiłem, a co, zobaczymy, czy w Camtasia tak się da. No i się okazuje, słuchajcie, że się da renderować w Camtasia w 60 FPS-ach. Wybierając zapis w pliku MOV, tylko że niestety nie chcę, żeby mi wypluwało co każdy odcinek 2 giga. No to cóż, będę musiał pokombinować jeszcze z bitrate'em, może mi się uda zbić, ponieważ jak na razie wypluwa mi 22000 kilobitów na sekundę, co w ogóle nam nie jest potrzebne, ponieważ na YouTube maksymalnie to chyba 8000, 6000, nie wiem, w każdym razie nieważne, ale będzie 1080-60 fpsów jak tylko będę mógł, a przynajmniej w tych 60 FPS-ach, żeby to było. Dobrze. Jak tak się rozgadałem, to powiem może o broni, z której tutaj korzystamy. Mamy tutaj do czynienia z karabinem powtarzalnym M1903 Springfield, który jest najpopularniejszym karabinem drugowojennym amerykańskim, jeśli chodzi o karabiny powtarzalne. Nie mówię, że o karabiny w ogóle, ponieważ oczywiście został wyparty przez M1 Garand czy M1A1 Carbine, które były podstawowymi karabinami II wojny światowej amerykańskie, no ponieważ nikomu się nie chciało cały czas dźwigać Browninga, BAR-a, a jeszcze karabinów automatycznych nie było, no więc takie M1A1 Carbine czy M1 Garand były bardzo dobrym wyjściem. Właśnie jak widzicie, Springfield najczęściej występował z celownikiem optycznym, w związku z czym to był bardzo dobry karabinek wyborowy. Drugą bronią jest Thompson, M1A1 Thompson, ponieważ była też na przykład wersja M1928, która była używana
Na przykład w Wojnie na Pacyfiku bardzo to dobrze można zauważyć, na przykład w Call of Duty World at War czy Medal of Honor Pacific Assault z takim charakterystycznym 50-nabojowym magazynkiem memnowym, chociaż też występowały magazynki 30-nabojowe. A ten Thompson M1A1, no to właśnie na przykład występował, nie mówię, że zawsze, ale często w 20-nabojowych magazynkach, ale jak widzicie też mamy warianty z 30-nabojowymi magazynkami, które według mnie się bardziej opłacały, ponieważ ludzie nie musieli tak często przeładowywać. I to było po prostu wygodniejsze. A teraz wam pokażę pewną ciekawostkę związaną z grą. Kibelwagen przenikliwy. Można przenikać. Kibelwagen nieprzenikliwy. Tadam. Można. No i dobrze. Wbijamy do środka, oczywiście mamy tutaj do czynienia z lądowaniem w Normandii. Operacja Market Garden za Mimordę. I cóż. Oczywiście pierwsze lądowanie to 101 powierzchnia desantowa. Oczywiście Summer Eglise. Z 5 na 6 czerwca 1944 roku rozpoczynamy później D-Day. Lądowanie w Normandii i tak dalej, i tak dalej. No i teraz właśnie mamy do czynienia z operacją Market Garden, lądowanie sił powierzchni desantowych. A to co trzymamy w rękach, jest to najlepszy karabin maszynowy II wojny światowej, to mogę spokojnie powiedzieć. Machine Gun 42, chociaż według tej gry to był najgorszy karabin II wojny światowej, bo po prostu działa jak breda po prostu. Słaby. Ale cóż, bywa. MG42, dlaczego tak mówię? Ponieważ do dzisiejszych czasów, do czasów współczesnych, MG42 jest używane w tej wersji, czy w trochę ulepszonej, ale jest, słuchajcie, więc chwała za to, że MG42 nadal działa. Oczywiście jest to następca MG34, który również był bardzo dobry. There's a path through the forest behind the mansion. No i tak, jeśli ktoś się właśnie interesuje II wojną światową, to na pewno zauważy to, jeśli się uczył w liceum, bo w liceum jest II wojna światowa, w pierwszej klasie. Na pewno zauważy to, że noż cholera, o tej II wojnie światowej za dużo się nie mówi. Tydzień już po sprawie. Główna skupka na kampanii wrześniowej, na tym coś. Oczywiście też za bardzo nie jest skupione, bo na przykład nie jest rozpisane, jak tam się na Helu bronili, na Półwyspie Helskim. A tu też są ciekawe rzeczy. Ale na przykład, no, lądowanie w Normandii, które według mnie było najważniejszą operacją, jedną z największych lądowań, desantów w mordę podczas w ogóle całego świata. No nie jest tak dokładnie omawiane, no. Warto by było powiedzieć o takich rzeczach jak Summer Eglise, Operation Market Garden, Mos Arhem, który też jest w tej grze. A o tym się bardzo mało mówi, a szkoda, ponieważ w II wojnie światowej według mnie warto by poświęcić więcej lekcji niż jakiś tydzień i jakieś 2-3 tematy. Ale dobra, rozgadałem się, pogadam w też w kolejnym odcinku, także dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, my się widzimy w kolejnym. Nara.